W ramach projektu edukacyjnego Bliżej Siebie, 4 Liceum Ogólnokształcące 15 listopada gościło delegację młodzieży z Izraela. Przyjeżdża do nas młodzież z Izraela wraz z nauczycielami, jak i również rodzicami. Oni są już od kilku dni w Polsce, zwiedzają Polskę, między innymi przyjechali do Katowic, chcieli przyjść do szkoły. No i w związku z tym, że my przystąpiliśmy do tego programu, to przychodzą dzisiaj do nas. Będą około 5 godzin w naszej szkole. Na początku będzie ogólne przywitanie, a później będą mieli zajęcia w grupach. Będą poznawali Polskę, będą poznawali sztukę w Polsce, jaka jest sportowców, film, książka, kino, taniec. Także przeróżne możliwości poznania naszej kultury polskiej. Jedna z naszych nauczycielek w ubiegłym roku wyjechała na szkolenie do Izraela właśnie w związku z wielokulturowością i dialogiem. Poznając tam właśnie nauczycieli, w ten sposób nawiązaliśmy kontakt. Jest to program, który ma za zadanie nawiązać współpracę pomiędzy młodzieżą polską a izraelską, po to, żeby pokazać, że stereotypy to są tylko stereotypy, że one niekoniecznie są prawdziwe, żebyśmy po prostu zobaczyli i zrozumieli, że jesteśmy ludźmi, którym zależy na tym samym, że wyznajemy takie same wartości i że to samo dla nas ma znaczenie. Inicjatywy tego typu mają przybliżyć uczniom inne kultury, a także zaspokoić ciekawość licealistów. Przede wszystkim będzie to żywy kontakt z młodzieżą o zupełnie innej kulturze. W związku z tym oni sami są bardzo ciekawi. Powiem szczerze, że jak się nawet przygotowywali do tego spotkania, to pytali, co mogą ugotować, co mogą przygotować do jedzenia, jak się mają ubrać, jak zrobić wystrój szkoły. W związku z tym musieli poznawać trochę tej kultury izraelskiej i myślę, że w dobie dzisiejszych czasów, gdzie jest bardzo ważna tolerancja, gdzie jest ważny dialog, myślę, że dla naszej młodzieży będzie to świetna lekcja wychowania. To nie jest codzienna sprawa, oni sobie zdają z tego sprawę. Nasza młodzież w każdy projekt angażuje się bardzo mocno, tak samo i w ten projekt Bliżej Siebie. Także nasza młodzież podeszła do sprawy bardzo entuzjastycznie. Myślę, że są dobrze przygotowani na dzisiejszy dzień i bardzo chętnie biorą udział w tym programie. Pomysł podoba mi się, ponieważ bardzo interesuję się tą kulturą, kulturą Izraela, kulturą żydowską i przeszłością Żydów w naszym kraju. I mam nadzieję, że to spotkanie będzie pozytywne. Chcę im pokazać nasz kraj. Oni już cały tydzień byli w Polsce. Także zapytamy ich, co im się podobało, jakie mają wrażenia i chcemy ich poznać po prostu jak normalnych kumpli, z którymi gadalibyśmy na co dzień w szkole. Chcemy ich zapytać o szkołę w Izraelu, o to, czym się interesują, czego słuchają, czy są zeuropeizowani, tak? Czy mają jakieś tam własne pomysły na życie, co chcą robić, jak to u nich wygląda. Każda klasa jest podzielona na dwie grupy. I przygotowaliśmy warsztaty. My akurat, moja klasa humanistyczna przygotowała warsztaty o wierszach Wisławy Szymborskiej, ponieważ prawdopodobnie oni w Izraelu bardzo ją cenią. Dlatego też o to zapytamy. No i mamy wiersz przygotowany po polsku i po hebrajsku. Będziemy sobie czytać na zmianę i mam nadzieję, że na podstawie właśnie różnych języków, na podstawie tego, czym się różnimy, stworzymy jakąś fajną grupę i miło spędzimy te 3 godziny. Bliżej Siebie to element programu Zachować pamięć, historia i kultura dwóch narodów. Jest realizowany w ramach umowy między rządem RP a rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej.